Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w lipcowym Targu Intencji, ale zanim o targu, to dzisiaj, kochani, jedna ważna informacja, dlatego że jest super sprawa w ogóle, o której chciałem Wam powiedzieć. Pod patronatem Dominikanów z Hermanic, to jest taki klasztor niedaleko Ustronia, no w sumie w Ustroniu, dominikański, powstała fantastyczna aplikacja modlitewna, Nasze Modlitwy. To jest aplikacja, która ułatwia dzielenie się modlitwami, która ułatwia dawanie innym swoich intencji do tego, żeby się modlili w moich intencjach, albo branie intencji innych, żeby się w nich modlić. Kochani, to jest aplikacja, która jest nie tylko jakby takim przekazywaniem sobie intencji, ale również jest modlitewnikiem, związana jest z czytaniami na dany dzień. Jest generalnie fantastyczną platformą, w której można się jakby łączyć modlitewnie. Kochani, zobaczcie, że to, co my robimy w Targu Intencji, nie już od tamtych paru ładnych lat, kiedy się wymieniamy co miesiąc intencjami, to jest dokładnie to. Jakby my to robimy tak jednorazowo na chwileczkę, dzięki tej aplikacji można wejść na stałe w pewien kontakt modlitewny. To, co jest jeszcze super, kochani, w tej aplikacji, to, że ona jest nie tylko katolicka, tylko jest w ogóle ekumeniczna, co w ogóle w Ustroniu, gdzie mieszkają nasi bracia, jest dosyć ważne, czyli nie chodzi tylko o katolików, ale w ogóle o chrześcijan. Fantastyczne jest też to, że jakby można tam z tego korzystać jakby trochę bardziej skrycie, czyli tak, żeby nikt nie widział za bardzo, że tak powiem, kogo dotyczy ta sprawa, albo można je robić publicznie i tak dalej. O co mi chodzi? Chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić i zachęcić, żebyście do tej aplikacji zajrzeli, a może komuś z Was ona się okaże potrzebna. Bardzo wielu ludzi na przykład na świecie, którzy mają mały kontakt, nie wiem, z bliskimi, z katolikami i tak dalej, korzysta z tej aplikacji, żeby po prostu trwać w modlitewnej jedności. Kochani, Nasze Modlitwy znajdziecie w opisie pod tym filmem linki do strony, gdzie jest ta aplikacja, tam można ją pobrać, zarówno ona jest dostępna oczywiście na Androidy, jak i na iOSy, w sensie na iPhony. Zapraszam Was. Uważam, że fantastyczna sprawa, w sensie świetna akcja, gdzie można łączyć się modlitewnie i uczyć też się modlić, można tam dodawać swoje modlitwy, no w ogóle jest kupa fantastycznych funkcji. Zajrzyjcie tam. A, oczywiście my jak zawsze, kochani, zachęcam Was do wymiany intencji na 16 lipca, bo taki mamy teraz miesiąc, czyli tak jak zawsze, wpisujcie w komentarzach swoje intencje, potem wpisujcie, że je bierzemy i 16 wspólnie idziemy na Eucharystię po to, żeby się pomodlić w tych intencjach. Tak jak zawsze, bardzo, bardzo Was zachęcam do tej aplikacji i bardzo Was zachęcam do kolejnego Targu Intencji, tym razem w lipcu. To tyle na dzisiaj. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia w następnych odcinkach. Z Bogiem, pa!